Kongu Polsat powraca po przerwie, witam was bardzo serdecznie, siema siema, tutaj Kongu. Jest to 10 już odcinek z The Walking Dead Season 2. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i ciśniemy, zobaczmy co tutaj się dzieje. Co się stało? A, bo tutaj jest Luke. I czy wiedzieliście o tym, to jest grany, złapali go i milczmy. Będziemy milczeć, zdecydowanie będziemy milczeć. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Because there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. Luke here, he can't help you now. You gotta help yourselves. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start by telling me where the other one is. I'm gonna count to three. If that radio ain't in my hand by then... Chyba mu ją oddam. Oddam mu ją, bo on jest chory psychicznie, ja mu ją oddam. One. Two. I got it. I got it right here. Kenny, debilu. On by mi nic nie zrobił, bo on uważa, że my jesteśmy tacy sami i tak dalej. Oj, Kenny, Kenny. Not sure what I was thinking. Three. Fucker. Oh shit. No! Oh, God! Jesus Christ! Stop! Stop him! Oh fuck! Stop him! Troy, do Let something! Me go. Clementine, help me! You have to do this, Bill! No! Stop it! Idę pomóc Kenę, pierdolę. O, fuck, ty sukinsynu. Bill! That's enough, Bill! Please! Ty sukinsynu. Bill, there's a breach! Alright, everyone come with me. Pierdolony kutas. Stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay. No supper for y'all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move, because we're leaving tonight. We're leaving tonight. Wow. Wow, Bonnie. Kenny tam leży, widać, że coś jest chyba z nim bardzo źle. Nie wiem, pójdźmy do niego, zobaczmy co tam się dzieje. Ja chcę iść do Kennego, a nie do nich, kurna. Kenny mnie interesuje, a nie te... Ci ludzie, no. Może tak, no nie powiem. No niech źle, bo w końcu moi przyjaciele właściwie, ufam im. Ale... Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. We can't stay here. Exactly. We have no idea how long Alvin's got before Bill just kills him. We have to leave now. Look, I hear what you're saying, but it's risky. It is pretty damn risky, guys. No to jest ryzykowne, no ale cholera jasna. Dokładnie, mój ziom, nie wiem, Malvin jesteś czy inna jakiś coś, na no, Mike chyba. Nie no kurna, psie, idź stąd. Psie, idź stąd. Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit, Sarita, in no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up, okay? We should bide our time. And that doesn't mean she can't. Widzieliście, zamknąłem drzwi nogą. I don't know, guys. Looks making sense. Poproszę łapkę w górę za zamknięcie drzwi nogą. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że zamknięcie drzwi nogą to nie jest tylko popchnięcie ich, bo ja mam odwrócony zamek. Jakbym popchnął drzwi, to one by się nie zamknęły, bo to jest w drugą stronę. One się otwierają, jak się je popchnie, bo ten zamek, zameczek jest odwrócony, więc musiałem nacisnąć klamkę, więc łapka w górę za kliknięcie... Znaczy za zamknięcie drzwi nogą, przepraszam, już wracamy. Where's Kenny? Tam leży, no to wiem. And don't look good.
ale chciałem się zapytać o niego, bo on mnie interesuje tak naprawdę. Chcę tam do niego pójść. This is what I'm talking about. Can I see him? I don't think that's a good idea. His orbital is crushed. I don't think there's much hope. Oto skiapiernicze. As I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Oh fuck. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! Kogo chcesz zostawiać? There's no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. No, we're not leaving Kenny. Dokładnie. That's not fair. We stay together. On się dla nas poświęcił, zdecydowanie dla mnie, jeśli chciałem przyznać. Co prawda mi się by nic nie stało pewnie. Znaczy dostałbym jakąś karę, ale na pewno by mi nie zmiażdżył oczodołu. No i zajebiście. Też tego przytulić, co je kurde. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Ale już się zżyli, widać. Zwłaszcza z Nickiem już łapią taki jakiś tam kontakt. To jest dobre. O, i to jest to, o czym właśnie myślałem. No i git. All right. Well then what now? We get the hell out of here. Like now. Yes. Oh. A Alvin? Coś mi się wydaje, że niestety Alvin nie żyje, ale... We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right, that works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bother to explain who's supposed to do that. Dzięki, wiecie? Dzięki. Dzięki. No dobra, dobra, już niech będzie, pójdę. Wait, hold on. She's the plan? I'm gonna need a boost. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room. Gdzie jest magazyn? That right? Perfect. Wszystko się zgadza, tylko że ja nie wiem, gdzie jest magazyn, ale Clem wie, gdzie jest magazyn, to mi wystarczy. Poprowadzi mnie. Okej. Okay. Clem, make sure you bring Alvin. Postaram się, ale coś mi się wydaje, że niestety on nie żyje. Szczerze mówiąc, niestety takie mam wrażenie, niestety, no tak, takie są realia i tyle. Widzicie, tutaj się zamyka samo, a tam było otwarte, tak, no nieważne. Alvin! Potrząsnij nim, bo to nie ma co. Gadanie do niego nic nie da. On nie żyje. Dobra, on nie żyje, po prostu nie żyje. To, że ja do niego pogadam, nie ma po prostu sensu. Co ja miałem zrobić? Miałem włączyć kontroler. Tam jest, okej. Okay. Idź do panelu sterowania. Trzeba go włączyć na muzykę. Okay, now the mic. What? What's wrong? No, where are they? Nie ma płyty. Jest, dobra.
Come on, come on. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with Howe's full line of products to meet your grilling needs. Alvin. Alvin, are you okay? Co on robi? Chce się zabić. All that tough guy shit. Then keep the tiniest gun in the universe. There's something funny about that. On chce popełnić samobójstwo. Ja pierdolę. Come on, we have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. Nie ma szans. Znaczy ja o tym wiem, ale chcę go tak jakby... Nie chcę go dołować, powiedzmy, na koniec jego życia. Bo wiem, że on po prostu niedługo umrze, ale... Nie muszę spierdzielać już w tym momencie. Dokładnie. Thank you. Dokładnie, thank you. Take care of my girls. I get the feeling it's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. O, rany. O! Kurna, dostał, ale i tak gościa zabił. Pistolet weź. Nie da rady. Szkoda. Jakby wzięła te dwa pistolety, bylibyśmy ustawieni, naprawdę byłoby git. Too late. O ja pierdzielę, ta horda idzie, ja pierniczę. Fuck, Tania czy Lania, nie wiem jak ona się nazywa. Tutaj, aha, tutaj jest magazyn, no tak, jak się wchodzi tutaj, racja. Byłem tutaj, przecież stąd brałem krótkofalówki, nie? O, shit. Ej, nie mam pistoletu, fucking hell. Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you. Oa, piękne. Whoa. Get back. Oh, damn. No i to jest coś. Come on, Luke. This ain't none of your business. Ja chcę mu przydać w jajca. Why isn't Alvin with you? Where is he? Alvin. Rebecca, I am. Oh God. Nie patrz, Luke, pilnuj go, debilu. Oh damn. Rebecca, sweetie, my God, how did we get here, you and me? Ona naprawdę, ale się wkurwiła. Just a bit of a custody battle we got on our hands here. We should tie him up. Yeah. Yeah. Okay. Okay. We got any rope? Co jest? Wow. Oh damn. Skąd ty masz pistolet, Kenny? Nie wiem skąd on ma pistolet, ale podoba mi się to, co zrobił. Naprawdę mi się podoba. O kurwa, serio? Go on and wait outside. Powiem wam, że grubo. We have to go. Kenny, please. Nie, ja też jestem... Czy w sumie... I only need a minute. Pytanie, czy mieścić się na nim aż tak, czy nie aż tak, bo można by go, nie wiem, można by, nie wiem, połamać mu nogi i tak dalej i go zostawić, a można by go zabić. Yes. Ja nigdzie nie idę, ja zostaję, kurwa, w chuj. I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Wiem, dokładnie. Look at you, you fucking ingrates. I don't even know how good you got it. Mieliśmy dobrze, to prawda. Ale jednak jesteś chory psychicznie. Gdyby on był trochę mniej popierdzielony, dalej byłby... Znaczy, gdyby nie był psychiczny, to by było okej, okay, nawet gdyby był surowy. Super. Ale, nie wiem, nawet walnięcie Sary jestem w stanie zrozumieć, ale... Zabicie Reggie'ego... It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. Go with that feeling you got right now, Clementine. It's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see.
Oby długo. That's funny, coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second. Oh, fuck. O kurwa, oko mu wypada. Wypierdolę mu oko z oczodołu. Ja pierdziel. O kurna, Kenny. Let's go. Damn, son. Myślałem, że jeszcze mu strzeli w mordę, ale to było po prostu... To było po prostu takie odzwierciedlenie tego. Rehabilitated. Odblokowano osiągnięcie. Spoko. Dobra, to teraz musimy rozwalić jednego, żeby się wysmarować tym całym szajsem. No, no, I'm alright. Come on. We got enough to worry about. Dokładnie. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Shit. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here. You're gonna need some. Dzięki. Thanks. Dobra, przynajmniej dwóch mamy tutaj, żeby się nimi zająć. No co jest? A, okej, już kliknąłem po prostu i dlatego. Ci tam strzelają bardzo dobrze, ci pójdą do tamtych. Zajebiście. Cholera, ja tu mam rozwaloną ranę. Fucking hell. First, you're gonna put that on yourself? Kurwa, dzieciaku jebany. Sarah. A, tutaj. Okay. Ona mnie tak wkurza. Naprawdę. Czy ja rozumiem, ale ona jest po prostu... Nie wiem, wkurza mnie, po prostu mnie wkurza ta Sara. Ale nie mam serca po prostu jej nawrzucać ani nic, bo jakoś tak, nie wiem, może kiedyś się to na mnie na tyle zagotuje, że po prostu wypalę jej w ryj w końcu. Ale na razie nie. Na razie jakoś daję radę. Tylko najgorsze jest to, że ja tutaj mam ranę, ale to chyba nie powinno nic się stać, nie? What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Wow. Don't you even fucking think about it, motherfucker! I will end you, you hear me? Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is! I did. But now we can leave. Troy... Ona nie chce, ona chce go zapierdolić, ona ma pistolet z tyłu. Well, where would we go? Away from here. Together. Ale ona, znaczy... You gotta get a bath before we... W jajca go postrzeliła. O, wiesz co? Ja go nie lubię. Kopnąć w jajca, okej, ale strzelić z pistoletu prosto. Aż mnie zabolało, matuchno. O matuchno. Dobra. Ta jest przerażona, ja pierniczę. Ona zaraz zacznie krzyczeć, ja to czuję. Tavia, o, tak się nazywa. O cholera, oni strzelają tutaj. Oni zaraz kogoś trafią. To jest przesrane. No.
Clementine, come help me. Calm her down. Please, just say something. You're her friend. Dad! O kurna mać! Zamknij mordę! No i chuj. O, ja miałem coś zrobić. O chuj. Nie, dobra, spokojnie. Ja pierdzielę. Dobra. No dobra, to jest chore, tutaj nie ma. O kurwa. To co teraz? To jest najgorsza decyzja chyba w moim życiu, bez kitu. Co ja mam zrobić? Możemy albo walnąć w łeb tego zombiaka, ale ona będzie zarażona. Albo obciąć jej rękę, ale ona będzie tak przerażona, że prawdopodobnie i tak zginie. Wiecie co? Spróbuję walnąć w łeb tego zombiaka i ewentualnie później odciąć jej rękę. Ale o, ja pierniczę. Ja pierdzielę. O, koniec epizodu. Ja pierniczę, ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Ja pierniczę, powinienem mi chyba odrąbać tę rękę. Co, ona zginęła? Zaginęła w sensie? She's gonna get someone killed. You didn't have to take the radio. Carver wouldn't have hurt me. Dokładnie. Of course I had to. No telling what that asswipe would have done. On uważał, że jesteśmy tacy sami i tak dalej, więc nic by mi nie zrobił. Still gonna be pretty when this heals. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, Daddy. Damn it, where the fuck is Luke? Nie było widać tej, jak ona się nazywa, tej dziewczyny Kennego nie było widać, więc to trochę słabo. W ostatnim, zobaczcie, tylko 17% to ten, powinienem obciąć jej rękę w cholerę. Tylko to jest dobre pytanie. Dobra, do tego dojdę. Na początku analizujmy od samego początku. Help Sarah with her course. No dobra, no to tutaj myślę, że to było normalne, pomóc jej, ona nic by nie zrobiła, ona by stała i płakała i patrzyła się na to i kompletnie nic by nie zrobiła, więc stwierdziłem, że... No to więc stwierdziłem, że po prostu jej pomogę, tak? Nie spodziewałem się może do końca czegoś takiego, że ja nie zrobię nic, to było głupie, jakbym jej trochę pomógł, nie wiem, zrobiłbym część i to bardzo szybko, a nie tam było pokazane, że ja to robię bardzo powoli, zrobiłbym bardzo szybko. Albo nie wiem, zrobiłbym jedno, powiedział Sarze, żeby ona też robiła, poszedłbym zrobić u siebie co najmniej jedno czy dwa, dopiero zobaczył ewentualnie, że ona nic nie robi, więc znowu bym do niej poszedł, tak żeby jak Carver jakby przyszedł ewentualnie, no to wtedy byśmy mieli bardzo mało, co prawda, ale byśmy mieli mielibyśmy to zrobione, miałybyśmy to zrobione, powiedzmy już, tak, porówno, tak? No cóż, no nie wyszło tak jak miało wyjść, niestety Reggie zginął, ale no nie wiem, czy Reggie by zginął. Inaczej, no nie przekonamy się o tym. Told Bonnie about Luke. O kurde, tutaj się aż nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że jestem w mniejszości, że jej nie powiedziałem. Bo szczerze mówiąc, myślałem, że to raczej normalne, że się jej nie powie. Co prawda, widać było, że ona ma poczucie winy i tak dalej, a jednak cały czas popierała tego Carvera. Co prawda, myślę, że sama nie wierzyła w swoje słowa, ale jednak wolałem jej nie mówić, jej nie informować o tym. To, że ona stwierdziła, że poinformować jednak
spoko i znaczy to, że ludzie stwierdzili w większości, żeby jednak ją informować, spoko, ich decyzja, ale ja i tak dalej w tym momencie zrobiłbym dokładnie to samo. Admitted to stealing the walkie-talkie. Serio? Tylko 42% stwierdziło, że będziemy kraść walkie-talkie? Tutaj jestem naprawdę, naprawdę bardzo zdziwiony, szczerze. A tutaj Watch Kenny Kilcarver. Tutaj szczerze mówiąc nie jestem zdziwiony, bardzo nie jestem zdziwiony, nawet może troszeczkę jestem, tylko że dlatego, że jest tylko 68,3% ludzi, którzy oglądali, jak Kenny zabijał Carvera. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to było coś normalnego. Ja bym zrobił to jeszcze raz, oglądałbym to i tyle, po prostu i tyle. Tutaj mam ryzyko. Chopped off Sarita's arm. I tutaj powiem wam, że nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Prawda jest taka, że niestety zepsuł mi troszeczkę zabawę i wpłynął na mnie pewien komentarz, który niestety zaspoilerował mi, żebym nie obcinał tego. Nie czytałem całego komentarza, przeczytałem tylko pierwsze zdanie. Ale to pierwsze zdanie brzmiało: nie obcinaj ręki. Coś takiego było. Pierwsze słowa, kilka słów. Ja mówię: o cholera, no to zajebiście. Nie obcinaj ręki, bo będzie... Dobra, nieważne. W każdym razie brzmiało: nie obcinaj ręki. I coś tam dalej było, ja jeszcze przeczytałem, ale to wam nie powiem, bo wam też to może coś zepsuć. I powiem wam, że to może troszeczkę wpłynęło na moją decyzję. Ale z drugiej strony, jakby się zastanowić. No jakbym obciął jej rękę, to ona byłaby tak przerażona, siedziałaby, stałaby z tym kikutem, zaczęła, nie wiem, pewnie by krzyczeć i tak dalej. Moim zdaniem zombiaki by ją wtedy pogryzły i ona by umarła. Jak będzie teraz? Nie mam pojęcia, dalej jest przerażona, to było widać zwłaszcza w ostatnim kadrze, prawda? Przerażone oczy, patrzy na mnie, po prostu taka przerażona, nic dziwnego, ugryzł ją zombiak. Ona już wie, że została zarażona, tak? Więc, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, ale nie jestem kompletnie zdziwiony tym, że ponad 80% ludzi obcięło rękę. No i dobra, to chyba tyle, powiem wam, jeśli chodzi o ten odcinek. Więc dzięki wielkie za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał. No i zapraszam w następnym odcinku, prawdopodobnie za 2 dni, chociaż może i jutro, nie wiem. Jeśli dzisiaj jest niedziela, to jutro, jeśli nie jest niedziela, to za 2 dni, bo tak mniej więcej by wychodziło jakoś. Szczerze mówiąc nie wiem, nagrywam w przód, ale nie wiem dokładnie na kiedy, więc to było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i siema.